Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, to jest program Gość Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu pan Mirosław Bartolik. Dzień dobry państwu. Prawo i Sprawiedliwość, były wiceprezydent Wałbrzycha, obecnie radny Rady Miejskiej, opozycyjny radny w dodatku. Tak jest. Czy pan ma już jasność, jak wygląda sytuacja polityczna w Wałbrzychu? Jesteśmy już po wskazaniu przez pana premiera osoby pełniącej obowiązki prezydenta. Tą osobą jest Roman Szelemej. Czy pan już nie ma żadnych wątpliwości, że w Wałbrzychu rządzi pan Szelemej, a nie pan Kluczkowski? Nie, no chyba tych wątpliwości nie można mieć, ponieważ został powołany przez pana premiera. Cieszę się, że to dosyć szybko nastąpiło. Przypominam, że Prawu i Sprawiedliwości, którego poglądy również ja reprezentuję, zależy o jak najszybszym ustaleniu tego komisarza, formalnie pełnomocnika pełniącego funkcję prezydenta miasta, po to, żeby Wałbrzych dalej nie marnował czasu. Pytam, bo pojawiają się jednak takie głosy, że procedura sądowa jest jeszcze niezakończona i może się okazać, że w pewnym momencie że i wygaszenie pana prezydenta, mandatu pana prezydenta niczego tu nie zmieniło i tak naprawdę powtarzamy drugą turę, a nie całe wybory. No to już jest dyskusja między prawnikami i myślę, że raczej będzie jednolita, chociaż te zastępy prawników, które funkcjonują na rynku, to jednak potwierdzają, że te interpretacje pewnie są potrzebne. Ekspertyza obowiązująca w Prawie i Sprawiedliwości jest taka, że nie ma wątpliwości, rządzi Roman Szelemej. Nie, ja nie wiem, bo my nie jesteśmy prawnikami, niektóre osoby pełnią różne funkcje, ja jestem ekonomistą. Każda partia ma swojego prawnika. Nie, ja mogę powiedzieć nie wiem, budżecie miasta Wałbrzycha, o którym ostatnio dyskutowaliśmy, pan miał wątpliwości, czy myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość wiedzieli, jak budżet jest tworzony. Jeszcze raz potwierdzam, nie wiedzieliśmy. Ten budżet praktycznie był tworzony przez pana prezydenta, przez panią skarbnik i pana wiceprezydenta Małeckiego. A o cyfrach bardzo chętnie mogę dyskutować, jestem ekonomistą. Natomiast względy prawne zostawmy, bo ta wykładnia będzie i nie będziemy jakby komentować. Jest pan zadowolony, że tak szybko premier podjął decyzję, a czy z osoby jest pan zadowolony? No, nie jest to pewnie zaskoczenie, ponieważ na listach pojawiały się trzy nazwiska, pani poseł Mrzygłockiej, pana prezydenta Małeckiego i doktora Szelemeja. I na pewno nie jest to zaskoczenie, chociaż ja, jeżeli miałbym pragmatycznie działać, to wolałbym zobaczyć na tym miejscu pana prezydenta Małeckiego. Osoba, która była blisko związana z prezydentem Kruczkowskim, która uczestniczyła w tych decyzjach, która zna samorząd od podszewki. Także dla mnie w tym sensie jest to zaskoczenie. Wydaje mi się, że to nie jest zbyt pragmatyczne działanie, ale do niepragmatycznych działań Platformy Obywatelskiej chyba wszyscy jesteśmy. Marek Małecki byłby bardziej kompetentny? Na 100%. Oczywiście, panie redaktorze, tak. A nie byłoby zarzutów, że zamiast odsunąć jednak władzę od tego grona osób, to powierza się z powrotem? Ja ostatnio w mediach lubię się zakładać i założę się dzisiaj z panem o butelkę szampana, którą postawię panu doktorowi, panu pełnomocnikowi Szelemejowi, że odsunięcie, nie będą odsunięci, będzie powołany pan Lenda jako doradca, będzie powołany pan Nowaczek jako doradca i będzie powołany pan Marek Małecki jako doradca. Także to nie można zjeść ciasteczka i go mieć, tak? Czyli nie nowa twarz, a i stare, to decydujmy się na jakiś kierunek. Co innego być doradcą, a co innego być mózgiem. Z tego zresztą, co wiem, pan Zygmunt Nowaczek ma wrócić do powiatu. Przynajmniej taką deklarację złożył tutaj pan starosta Ławski w naszym studiu. Zaprosił pana Nowaczyka do pracy w powiecie. Być może będzie miał dwie propozycje pracy, wtedy wybierze. Ale pana zdaniem to jest coś złego, że byli wiceprezydenci będą teraz doradzać? Osobie, nie, która w urzędzie, owszem, pracowała ostatnio, ale jednak krótko? No, wydaje mi się, że to jest troszeczkę błąd. Wydaje mi się, jeżeli powołano jakby próbuje się rozdać nowe rozdanie, nowe personalia, wydaje mi się, że opieranie się na starych twarzach jest niekoniecznie dobre, a pamiętamy, jaka jest sytuacja budżetu. No, ale może państwa. Lepiej fachowców sobie zatrudnić, osoby, które znają te papiery. Jakby, panie redaktorze, to ja powiem tak. W wodociągach w związku mamy dwie osoby, bo jedna jest chroniona mandatem, tak, otrzymują podwójne wynagrodzenie. W spółce związki również mamy jednego prezesa i drugiego byłego prezesa, którego nie można odwołać, bo jest radnym. To dzisiaj będziemy mieli tak, na wypowiedzeniu pana prezydenta Małeckiego, pana prezydenta Nowaczyka, pana prezydenta Lendę, a jednocześnie zatrudnimy jako doradców, tak? Mówimy o oszczędności, o tanim państwie. To jest przykład taniego państwa, a myślę, że Wałbrzych powinien szczególnie mieć niskie koszty funkcjonowania urzędów po to właśnie, żeby grosz środków przeznaczyć na rozwój miasta, a nie na wynagrodzenia w kręgu tego wzajemnego kotła personalnego. To są kwestie dosyć istotne, natomiast myślę, że dla Wałbrzyszan też kwestia merytoryczna jest istotna. Kto ma doradzać, jeżeli nie osoba, która dokładnie tymi obowiązkami się przez ostatnie miesiące zajmowała? Ale to się kłóci z tym. Albo pan doktor jest kompetentny i da sobie radę jako menadżer wszystkich menadżerów na całym świecie, albo jednak potrzebuje jakichś porad, informacji. No to dlaczego znowu wracam z tym pytaniem? Dlaczego nie jest prezydent Małecki komisarzem? Pan był potrzebny prezydentowi Kruczkowskiemu.
I myślę, że swoją rolę czułem się potrzebny. Myślę, że w newralgicznej dziedzinie, jaką jest mieszkaniówka, udało się dosyć dużo zrobić. Natomiast tak jak mówię, no żal, podziękowania padały na sesji, tych podziękowań do dzisiaj nie usłyszałem, to już pół roku mija. Myślę, że w rocznicę uda się te podziękowania od prezydenta Kruczkowskiego wyegzekwować. Czy pan Roman Szeleni będzie pana zdaniem kandydował w wyborach? No to już byłoby zupełnie nieczytelne, tak? Bo gdyby kandydował, czy gdyby nie? Gdyby kandydował. Wydaje mi się, że to nie jest dobra kandydatura. Pan Roman Szołemej ma doświadczenie menedżerskie, ale gmina Wałbrzych to nie jest podmiot gospodarczy. To jest instytucja i jednostka samorządu terytorialnego. I wydaje mi się, że chociaż dzisiaj rzeczywiście ławka kandydatów na liście Platformy jest bardzo króciutka, ale powinni wyasygnować do startu w wyborach osobę, która ma jednak doświadczenie samorządowe. Może taką, którą będzie łatwiej pokonać Prawu i Sprawiedliwości. Znaczy wiemy, znamy swoje miejsce w szeregu, staramy się być silną siłą, prezentowaliśmy swój program, to był program merytoryczny i pewnie zależy nam na tym, żeby to byli słabsi. To jest normalne, tak? Chyba wszystkim ugrupowaniom zależy, żeby naprzeciwko siebie mieć słabszych kandydatów, ale ja wcale nie uważam, że pan pełnomocnik Roman Szełomie jest silnym kandydatem. On pewne doświadczenia związane z funkcjonowaniem w szpitalu, z zarządzaniem, z menadżerskim podejściem do sprawy na pewno ma. Ja tego oczywiście nie kwestionuję. Tylko dzisiaj on w szpitalu zarządza środkami, które uzyskuje. A Wałbrzych jest w zupełnie innej sytuacji. Wałbrzych ma dzisiaj bardzo poważne kłopoty finansowe i myślę, że to jest dyskusja merytoryczna, gdzie kandydaci powinni się ścierać. Ja oczywiście, panie redaktorze, apeluję o to, żeby kandydaci przedstawiali program i żeby to była wojna, w cudzysłowie, wojna, czy walka, czy bitwa, tu używam takich określeń bojowych, ale żeby dyskutować o programach, o tym, co Wałbrzychowi się należy, co trzeba zrobić. Nie wiem, no ja dostrzegam pewnego rodzaju plan, obym się mylił. Bo powołanie doktora Szełomia może skutkować tym, że nagle otworzy się manna z nieba i wysypie się platforma, rozsypie parasol darów nad Wałbrzychem. Tylko z drugiej strony zastanawiam się, co by to mogło być. Czyżby nagle okazało się, że obwodnica będzie z 2014 zamieniona na 2012? A dla Wałbrzycha to by było coś złego? Jakby się oczywiście, że to byłoby bardzo dobrze. To byłoby bardzo dobrze. To czemu się pan boi? Tak, tylko że to jest żaden sukces doktora Szełomeja, tylko wiadomo, że to będzie zagrywka typowo PR-owska, typowo może polityczna. Może pan się boi tego, że to nie pójdzie na konto Prawa i Sprawiedliwości? Nie. Dla Wałbrzycha jestem gotów ściągnąć swoje logo i dla Wałbrzycha pracuję. Proszę pana, ja 8 lat temu wróciłem z Wrocławia. Po to, żeby w Wałbrzychu zmieniać historię, zabrać lewicy władzę. I dzisiaj po ośmiu latach, kiedy lewica nie rządziła w Wałbrzychu, okazuje się, że pan prezydent Kruczkowski podjął taką kuriozalną decyzję o jednak zawiązaniu współpracy z SLD. I dzisiaj ja obwiniam tak samo Platformę, jak i SLD. SLD dzisiaj jest kwiatuszkiem do kożucha, jest listkiem figowym dla rządzących, dla Platformy Obywatelskiej i ona firmuje również, uczestnicząc w tej koalicji, mówił przed chwilą, że nie miał pan osobowość. Żadnego... Mhm. Panie redaktorze, pan proszę mi dać dokończyć. Że nie miał pan chce przyspieszyć coś, a ja chciałbym dokończyć, bo wpływu chyba... na budżet. Nie miał pan wpływu na budżet tak. Jako wiceprezydent. Tak. I po chwili pan nazywa SLD kwiatkiem do kożucha. Oni są w dokładnie takiej sytuacji jak wy. Jak czy pan był kwiatkiem do kożucha? Tak. Nie, tylko proszę zwrócić uwagę, że ja nie odnoszę tego do jakby bieżącej współpracy i próby realizacji programów poszczególnych ugrupowań. Ja odnoszę do sytuacji, w jakiej się dzisiaj znaleziono. O tym, że członkowie Platformy Obywatelskiej mają zarzuty prokuratorskie, o tym, że kupowane były głosy, o tym, że w zarządzie jest człowiek powiatu, którego mąż kupował głosy. No proszę państwa. To są ostre, jasne i zdecydowane stwierdzenia. I dzisiaj taką naklejkę powinno sobie SLD przyczepić. Bo ja nie mówię o programowych sprawach. Mówię o moralności, o prawie i o konsekwencji, które a Platforma w tym momencie pewnie by wyciągnęła wszystkie sprawy sądowe, które miała samoobrona w koalicji z PiS-em i moglibyśmy się tak przerzucać. Zostawmy okay, to. Ale my rozmawiamy się, państwo jesteście telewizją regionalną, wałbrzyską, w związku z tym myślę, ale że... Ale moralność jest inna w Warszawie? Pewnie nie. No więc... Ale dlatego ta koalicja została zerwana. Tylko proszę zwrócić uwagę. Nie porównujmy rzeczy nieporównywalnych. Koalicja z LPS, z samoobroną została zerwana, a dzisiaj ta koalicja ma się bardzo dobrze, wszyscy się uśmiechają, poklepują się, a w zanadrzu i w tle tej koalicji jest jednak kopczenie głosami. A pan by wolał, żeby nie było koalicji w Wałbrzychu żadnej? Ja uważam, że jak najszybciej trzeba było się poddać tej weryfikacji wyborczej. Nawet namawiałem do tego prezydenta Kruczkowskiego. Niestety znowu względy polityczne i partyjne. Ale jaką pan lepszą koalicję widzi w Wałbrzychu? Znaczy na pewno Wałbrzych... Platformy z PiS-em? Nie, przy takim rozstrzeleniu elektoratów to wydaje mi się, że jednak koalicja musi być, tak? Chociażby po prostu, żeby zapewnić skuteczne rządzenie. No to są kwestie programowe. Na pewno kwestie moralności, kwestie również tego, że... No może kwestie pragmatyki też, że lepiej rządzić w koalicji takiej, niż żeby jej nie było w ogóle.
No, proszę Państwa, no są osoby, które na pewnego rodzaju paserstwie politycznym korzystają. Ja dzisiaj chciałbym się jednak oddalać od takich osób, bo ja dzisiaj każdemu mogę... Osoby korzysta na paserstwie politycznym? To oczywiście. Ewidentnie, no proszę zobaczyć. No, no, jeszcze jeden zakład, ten sam powtórzyć. Ale radni Rady Miejskiej to też jest paserstwo polityczne? No, nie, no radni, ja myślę, że radni uzyskali mandaty w większości w prawidłowych wyborach, natomiast jeden okręg został zakwestionowany przez sąd. I będą nowe wybory. No, oczywiście media donoszą jeszcze o innych okręgach i tak dalej, będą nowe wybory, tylko proszę zwrócić uwagę. Konsekwencje tych nowych wyborów ponoszą ugrupowania, które nie kupowały głosów. To jest idiotyczny system. Ten system jak najszybciej trzeba zmienić, tak? Konsekwencje powinni ponosić ci. To jest prawo wyborcze. No ale to co? No to mamy siedzieć dzisiaj, przecież jesteśmy przed wyborami parlamentarnymi. Nie, może pan wystartować do Sejmu i zmienić ustawę. Na 100% pierwsza rzecz, którą deklaruję, to jest zmiana tej ustawy, bo tak jak mówię, czyli startuje pan do Sejmu. Przegrywają ci, którzy działali uczciwie, a nagradzani są ci, którzy działali nieuczciwie. Pan startuje do Sejmu. Są takie dyskusje, jeżeli taką propozycję otrzymam, na pewno to będzie jeden temat, którym się zajmę. I drugi, dodam, jeżeli pan redaktor pozwoli, już znowu wybiegając poza politykę wałbrzyską, to jest kwestia skandaliczna otwartych funduszy emerytalnych i, no, i w jakimś sensie jednak ograbiania pracowników, którzy podjęli pewną decyzję. O pańskim programie w wyborach do Sejmu jeszcze zdążymy. Okay. Proszę powiedzieć, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w Wałbrzychu. Tu dyskusje się toczą. No, ławka, na której siedzą kandydaci, to jest ławka 3-4 osobowa. To wymieńmy te nazwiska oficjalnie. No, mówi się o pani poseł Annie Zalewskiej, która według mnie byłaby silną kandydaturą. Mówi się o Piotrze Sosińskim, który był kandydatem. Wiceprezes Lipiński wspomniał moje nazwisko w mediach. No i pojawiają się kolejne nazwiska, jak chociażby Kamil Zieliński. Mamy parę osób, które naprawdę mają to doświadczenie samorządowe, umieją z tego doświadczenia korzystać. I myślę, że dobry wynik. Kiedy będzie decyzja? Bo ten wybór jest taki trudny, Wałbrzych jest gorącym kartoflem? Nie. W jakimś sensie tak, ale to raczej dla opcji rządzącej. Myślę, że jako Wałbrzych jest traktowany jako gorący kartofel przez premiera Tuska, ale i przez władze Platformy. Nie zdecydowaliście jeszcze, a były zapowiedzi, że ten kandydat się już pojawi. Tak, mówi, ale, że jeszcze trwają tak, ale dyskusje. Zapowiedzi były również takie, że zadecyduje ostatecznie formuła tych wyborów. My nie wiemy, jakie będą dzisiaj ostatecznie wybory. Czy pełne od nowa z rejestracją kandydatów, czy jednak powtórzenie drugiej tury. No, to są zdania prawników podzielone. Wcale to nie jest jednoznaczne. Od tego zaczęli naszą rozmowę, żeby jak to będzie wyjaśnić. To jednoznaczna sytuacja, to na pewno wtedy kandydat Prawa i Sprawiedliwości pojawi się na scenie i myślę, że to będzie mocny kandydat. Pan zwróci uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość, tak jak pan mówi, dyskusja trwa. W Platformie Obywatelskiej trochę zaskakujący głos Romana Szałemaja, który mówi, że nie bierze pod uwagę kandydowania. Wcale się nie dziwię tym stwierdzeniem. No, ale jednak spodziewano się, że to będzie ta osoba, która pójdzie do wyborów. Tu jeszcze też jest kwestia otwarta. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Również dyskusja Marek trwa. Marek Wyduch, również dyskusja trwa. Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa, w ogóle nie wiadomo, jakie są plany, ale o tym też będziemy rozmawiać. To jeszcze o jednego kandydata pana zapytam. Marek Dyduch, wierzy pan w to, że wystartuje w Wałbrzychu? Czy raczej będzie się ścigać do mandatu posła? Jest grupa osób, która ma jakby więcej do stracenia poprzez start. Ja wśród tej grupy osób wymieniam również pana Marka Dyducha, którego miałem okazję poznać. I uważam, że on ma więcej do stracenia, bo sytuacja będzie niejednoznaczna. Dlaczego pan patrzy przez prywatne interesy? Może on chce zrobić coś dobrego dla Wałbrzycha i nie patrzy na swoje... No to zachęcam, jeżeli ma takie aspiracje, niech startuje. Chociaż rzeczywiście on jest konkurencyjny opcji politycznej, czyli w SLD. I mówię, no ten rozdźwięk dzisiaj, kiedy pan prezydent, żegnając się na sali, mówi, że zawinili ci z SLD, a chłopcy, panowie wiceprezydenci stoją obok i się, przepraszam, uśmiechają i dziękują za tą wypowiedź. Dla mnie to był szok, proszę pana. Dla mnie to był szok po prostu. Ja nie rozumiem tego, jak mogą stołki tak przewrócić, nie wiem, patrzenie na rzeczywistość. No, mówi się też o koalicji PiS-u z SLD w Sejmie w Warszawie, więc jakbyśmy się spotkali późną jesienią i pan byłby w koalicji z SLD... Tu nie zakładam się, panie redaktorze, to panu, natomiast to rozumiem, panu że... puszczę tą wypowiedź i pana zapytam... Podtrzymujemy ten zakład, który padł na początku naszego programu. To ja nie wiem, o co się zakładam z panem. A teraz przypomnę. Czy pan Mirosław Lubiński wystartuje w wyborach, pana zdaniem? No myślę, że to był jeden z silnych kandydatów, który dotarł do drugiej tury, no i pewnie ma żale, że tą drugą turę przegrał przez kupowanie głosów. I myślę, że ja mogę powiedzieć, co ja bym na jego miejscu zrobił. Na pewno wystartował i umocnił swoją pozycję. A wystartowałby pan na miejscu Mirosława Lubińskiego z listy SLD? To już trudniejsza sytuacja, bo proszę zwrócić uwagę, że takie pewne decyzje... Marek Dyduch sformułował, czy też... Powiedział, że kwestia jest otwarta. Ja bardzo szanuję inteligencję pana Marka Dyducha. To nie zostało zrobione bez kozery. Dlaczego takiego zaproszenia nie ma dzisiaj w Radzie Miejskiej dla pana Lubińskiego? Dzisiaj Mirek Lubiński jest w opozycji i myślę, że to jakby pokazuje scenę polityczną, jaki jest podział na scenę politycznej Wałbrzycha.
No co nagle się, tak jak takie było za, taka zabawka, piekło niebo, pamięta pan dziecięca, to dzisiaj tak sprzedniemy, a za chwilę odwrócimy, tak? Nie, pewne rzeczy się wydarzyły i ja myślę, że Mirek Lubiński, patrząc na swoje zaplecze, patrząc na swój wynik osiągnięty, myślę, że raczej powinien zrezygnować z opcji popierania go przez SLD. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studium. Naszym gościem był pan Mirosław Bartolik, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. To był program Gość Dnia, Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.